Włączyłem nagrywanie i zaczynamy kolejny wykład. W tym roku szkolnym. To już 24 wykład z organonu z samych paragrafów. I dzisiaj zajmiemy się paragrafem 150 i kolejnymi paragrafami. Zanim przejdę do. E, tych paragrafów kilka słów o podróży choroby, o podróży choroby. Zgłosiła się ostatnio pacjentka, m, która cierpi na e, poważne wodobrzusze. Ten e, stan już jest bardzo zaawansowany. Otrzymuję leki, które mają złagodzić. To wodobrzusze, leki alopatyczne, farmakologiczne. I prowadząc wywiad, ustaliłem, co następuje. W tej chwili pacjentka już jest w starszym wieku, jest na emeryturze. W wieku. Ponad 40 lat zaczęły się spontanicznie pokazywać u niej ranki na nogach. Te ranki były leczone, był, była pobierana próbka, był robiony posiew i na podstawie bakterii, które uzyskano z tego posiewu, posiewu dobierano odpowiedni antybiotyk, który jej podawano. I Ostatecznie uwolniła się od tego problemu tych spontanicznie pojawiających się ranek na nogach, na obu nogach. Minęło ponad 10 lat i okazało się, że ma żylaki. Żylaki operacyjne na obu nogach. I najpierw operowano jedną nogę, operowano żylaki na jednej nodze. Następnie operowano po roku drugą nogę. Dwóch nóg jednocześnie nie można było operować. Po tym czasie minęło kilka kolejnych lat, około dwóch, trzech lat. I pojawiły się następne dolegliwości. Przepraszam tutaj sięgnąć po papier, a spadła kamera. Dzisiaj niestety mój komputer. O, przepraszam, do góry nogami się postawiłem. Dzisiaj mój komputer odmówił posłuszeństwa, i kamera siadła. Także musiałem zewnętrzną kamerę włączyć, i nie jest ona najlepsza. Tylko nie będziecie mieli takiej jakości jak wcześniej w czasie wykładów. I co się stało? Minęło kolejne 3-4 lata i stwierdzono u naszej pacjentki marskość wątroby. Rok wcześniej, przed, tą, przed stwierdzeniem marskości, pojawiły się bóle brzucha, bóle brzucha i bóle w okolicy wątroby. Stwierdzono tą marskość, kamicę żółciową i również, również kilka miesięcy temu Pojawiło się to wodobrzusze. Wodobrzusze się pojawiło jeszcze te ranki. Ostatni raz miała około 3 lat temu. Ponownie się pojawiły na nogach około 3 lat temu po usunięciu tych, tych żylaków. I ponownie zostało to usunięte, wyleczone przy pomocy antybiotyków po wcześniejszym posiewie. Pacjentka zgłosiła się do mnie. Z tym wodobrzuszem. W toku um, wywiadu dowiedziałem się o tych wszystkich dolegliwościach, które zaczęły się już ponad 20 lat temu. I teraz um, będzie leczona. I co myślicie tutaj o tym przypadku? Tutaj mówię o podróży choroby, tak? Co myślicie o tym przypadku? Jeśli ktoś chce coś powiedzieć, to oczywiście można włączyć, można włączyć mikrofon i wtedy będziemy wszyscy słyszeli. Słyszycie mnie w ogóle? Przepraszam, bo ja mówię, a być może mnie nie słychać. Słychać pana słychać. słychać, no to dobrze. Czy macie jakiś pomysł na tą sytuację? Mam już dwadzieścia cztery osoby. Um. Ania Balc mogłaby coś powiedzieć, co myśli o tym przypadku? Dobre, niestety dołączyłam w trakcie już Twojej wypowiedzi, ale z końcówki wnioskuję, że ta Pani miała do czynienia z poważnymi tłumieniami, więc konsekwencja tego to jest ten nowotwór, który pojawił się na koniec. Nowotworu tak nie tym... mamy. Nowotworu ale... nie mamy, to jest wodobrzusze i e, marskość wątroby. Okej, okay, no to tak już poszłam krok dalej z tą marskością wątroby. Dobra, to no, no, konsekwencja tłumienia. Słyszałam żylaki tak, wycinane, więc, więc Dokładnie. taki. Ponad taki 20 tak... lat temu pojawiły się spontaniczne ranki, sączące. Też tłumione, tak? Na nogach i one były leczone przy pomocy antybiotyków dobranych odpowiednio do, do posiewu, do, do bakterii, które się pojawiły. Czyli e... Tak. To, to chyba już oddzieliłeś odpowiedzi nam, że, że taka ewidentna podróż choroby ma tutaj miejsce. Tak. Później wystąpiły Dziękuję. też i hemoroidy poważne, jak również hemoroidy przełyku. I te hemoroidy przełyku były usuwane. Jak ona to określiła gumkowane siedmiokrotnie w siedmiu miejscach. Teraz jest to typowy przykład podróży choroby, tak? Najpierw organizm próbował pozbyć się obciążenia metabolicznego czy patogenu przy otwartych ranach. To nie były obszerne rany, no ale były. I kiedy one zostały stłumione, po iluś latach pojawił się problem z żelakami. Żylaki też zostały usunięte. Żylaki zostały usunięte, to pojawiły się Eee, I hemoroidy, i marskość wątroby, i eee, żelaki przełyku. Pytałem się jej, czy pojawiały się jakiekolwiek dolegliwości przy żelakach przełyku. Powiedziała, że nie, że ona nie czuła, tylko po prostu wykryto i automatycznie te żelaki przełyku były usuwane. Eee, Teraz, jeśli mielibyśmy leczyć, to jak myślicie, co byłoby najlepszym objawem dla tej pacjentki, żeby ją odbarczyć od tego obciążenia z tym wodobrzuszem? Bo teraz, już sytuacja jest poważna: jest bardzo zaawansowana marskość wątroby, dysfunkcja tej wątroby, nie działający właściwie układ, um, układ um, pokarmowy czego byście się spodziewali, gdybyście podjęli leczenie i powiedzmy, że podajecie prawidłowy lek. Czego byście się spodziewali wówczas? Czego byście oczekiwali? No, powrotu no, tych no, ran no. na nogach? Tak. To Piotr powiedział? Tak, zgadza się. Tak, dokładnie Piotrze. Idealną rzeczą byłoby, gdyby powróciły te ranki na nogach. Ponieważ to wówczas byłaby szansa na to, żeby odciążyć. Natomiast proszę pamiętać odciążyć organizm i odciążyć wątrobę. Natomiast pamiętajcie o jednym że jest to osoba już w zaawansowanym wieku i jest głęboka marskość wątroby, czyli mamy bardzo poważne zmiany organiczne. Które doprowadziły do wodobrzusza. Wodobrzusze jest tak duże, że brzuch jest wypełniony tak, jak byłaby w dziewiątym miesiącu ciąży, czyli jest to już olbrzymi, bardzo zaawansowany stan i rokowania tutaj no, mogą być bardzo różne. Ale idealnie by było dokładnie, gdyby powróciła ta pierwotna, pierwotna. Dolegliwość. Jak spytałem się pacjentki, kiedy tak naprawdę zaczęła się czuć chora, to um, powiedziała, że ona czuła się um, zdrowa do tego momentu, kiedy zostały usunięte. Żylaki. Do tego momentu czuła się zdrowa. Po usunięciu żylaków dopiero z obu nóg, dopiero wtedy pojawiły się bóle w obrębie jamy brzusznej, wątroby i tak dalej. Rok później zostały zrobione badania. Wtedy wyszła marskość wątroby, minęło 5-6 lat. Mamy już mocno zaawansowane wodobrzusze, czyli dalej to wszystko postępowało. W międzyczasie były tłumione kolejne kolejne rzeczy takie jak żelaki przełyku. Te ranki, które się pojawiały, też były tłumione. Ostatni raz trzy lata temu się pojawiły. Czyli już organizm nie poradził sobie i nie był w stanie więcej wyrzucać tych przez skórę tych, tego patogenu czy metabolitów, cokolwiek to było i pacjentka, jej stan się znacznie pogorszył. Przy okazji pytając o jej nawyki, o... Używki. Okazało się, że jest to osoba, która nigdy nie piła alkoholu, nigdy nie miała do czynienia z używkami takimi ciężkimi, tak więc nie było innej przyczyny. Oprócz miazmatycznej przyczyny, nie było innej przyczyny niż. Niż sama miazma, czyli choroba naturalna. W tym przypadku, o jakiej miaźmie byśmy myśleli? Często pojawiające się nawracające, tłumione, znowu nawracające, po ilu latach już nie nawracają, pojawiają się głębsze problemy. O czym byśmy wtedy myśleli? O jakiej miaźmie? Psychotycznej. Dokładnie. Tak jak powiedziała Iwona, wtedy byśmy myśleli o miaźmie psychotycznej. I to też mogłoby pomóc nam w naprowadzeniu na właściwy lek. Na właściwy lek. Także taka krótka wzmianka tylko o podróży choroby, ponieważ to taki bardzo czysty, niemalże klasyczny przypadek podróży choroby, bez jakichś niewiadomych. Tutaj niezwykle łatwo, wręcz podręcznikowo można było odtworzyć. Odtworzyć tą ścieżkę rozwoju choroby z tym rysem właśnie psychotycznym. Tak jak mówiłem wcześniej, kiedy będziecie mieli pacjentów w podeszłym wieku schorowanych z długą historią chorób, chorobami chronicznymi, może nie tak ciężkie przypadki jak, jak ta pani. Ale jednak e, chroniczne choroby, czyli to, co gnębi ludzkość już od wieków e, bardzo mocno, to e, nie spodziewajcie się zbyt wiele po takich przypadkach, tak? Nie należy zarzucać leczenia absolutnie, nie do tego namawiam. Ale e, Ale nie możemy się spodziewać jakichś fantastycznych rezultatów. Tak jak napisała Justyna. Justyna napisała, że miasma psoryczna. Jeśli psora okaże się silna u pacjentki, to odpowiedź będzie w miarę szybka i tutaj będziemy mieli bardzo dobrą szansę na to, żeby pomóc tej pacjentce. Tak? Jeśli się okaże psoryczna. Według mnie w tej chwili jest to bardziej w sykozie niż w psorze, ale zobaczymy, jak zareaguje na lek. Jeśli będzie dobra reakcja, no to oczywiście będzie super. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, bo z mojego doświadczenia i z mojej praktyki, kiedy mamy podeszły wiek i zbyt zaawansowane zmiany, Organiczne, zbyt zaawansowane, gdy już pewna granica została przełamana, to nie możemy się spodziewać jakichś cudów. Tak, Homoopatia nie czyni cudów. Homoopatia jest dla ludzi rozsądnych, dla ludzi racjonalnych i dla ludzi, którzy myślą przede wszystkim. Oczywiście będziemy pomagali każdemu, nawet człowiekowi, który. Być może nawet jest analfabetą, czy, czy ma bardzo małą wiedzę i ogólną, i szczególną o biologii, czy też o zdrowiu, medycynie. Dla każdego jest jak najbardziej homeopatia, ale w sensie świadomości jest to dla osób bardzo racjonalnych. Dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do Podawania leku homeopatycznego. Również ważne są inne aspekty, które dzisiaj też będą wspomniane przez Hannemana. Tak więc wracamy do paragrafu 150 i w paragrafie 150 Haneman mówi, co następuje. Jeżeli pacjent uskarża się na jedną albo kilka nieznacznych przypadłości, które dopiero niedawno wystąpiły, lekarz nie powinien uznawać tego za w pełni rozwiniętą chorobę, która wymagałaby poważnej lekarskiej pomocy. Niewielka zmiana w sposobie odżywiania i w trybie życia zwykle wystarczy, by usunąć te niedomagania. Zwykle wystarczy. To jest to, o czym tutaj przed chwilą mówiłem. Nie ograniczamy się wyłącznie do podawania środka homeopatycznego, nie ograniczamy się wyłącznie do leczenia, ale również musimy ta zmiana, która ma przyjść w takim przypadku, to nie jest zmiana, którą sam pacjent nam e, wymyśli, bo pacjenci mają dzisiaj bardzo różne pomysły, niektóre są dosyć makabryczne, ale to jest coś, co my musimy zasugerować pacjentowi, prowadząc wywiad, czyli my musimy się dowiedzieć, jeśli to nie są chroniczne dolegliwości, to nie są symptomy, które już od dawna występują, tylko ostatnio się pojawiły. A pamiętajcie, że pacjenci w czasie wywiadu, kiedy się pytamy o samopoczucie, bardzo często, bardzo często chcą mówić o tym, co się właśnie w tej chwili dzieje, tak? Czasami, jak e, rozmawiam z rodzicami małego pacjenta i się pytam, jak się czuję, to oni nie mówią mi o tym, co było po podaniu ostatniej dawki leku i jak ostatnie miesiące dziecko funkcjonowało, tylko mówią na przykład: no, ostatni tydzień to ma katar, albo w zeszłym tygodniu był przeziębiony, albo y, kilka dni temu musieliśmy pójść do dentysty i tak dalej. Rzeczy, które w ogóle nie mają. Absolutnie żadnego znaczenia, żadnego znaczenia w wywiadzie całościowym, w kontroli całościowej. I wtedy trzeba naprowadzać, oczywiście, e, delikatnie e, na to meritum, o którym rozmawiamy, czyli to, z czym pacjent się zgłosił do nas. Jakiś czas temu. Jak się czuje rzeczywiście przez ten okres po podaniu leku, czy były pogorszenia, czy były poprawy, czy nic nie drgnęło. To, to, to wszystko musimy się dowiedzieć. Natomiast to, czy dzisiaj pacjent ma akatar, czy też nie, w leczeniu całościowym, jakie to ma znaczenie? Żadne, praktycznie żadne, tak? Stąd y, musimy umieć w trakcie wywiadu takie rzeczy, y, oddzielić i. Trzymać się tego głównego toru kontroli stanu pacjenta i głównego toru badania reakcji polekowej. To jest niezwykle ważne. Natomiast, jeśli rzeczywiście pacjent mówi nam o tym, że czuje się źle z jakiegoś powodu ostatnio, to oczywiście musimy się dopytać, dlaczego tak się czuje? Co, co jest powodem? Kiedyś pamiętam. Pacjenta, to był mężczyzna, z którym rozmawiałem i na, mówił, że ostatnio pojawiły się straszne bóle głowy. Straszne bóle głowy. I takie przemęczenie. I co się okazało? Po prostu pan imprezował. Imprezował i przeholował i z alkoholem, i z innymi używkami. Zawalał noce, nie, nie wysypiał się wystarczająco. No to czegoś się spodziewać po tym, kto kilka razy zaliczył kaca, kto przeholował z alkoholem czy z innymi używkami, plus do tego jeszcze nie spał. Tutaj zwracam Wam na to, dlaczego zwracam Wam na to uwagę? Kiedy e, będziecie mieli praktyki e, ze mną czy z kimkolwiek, kto będzie wówczas prowadził Wasze praktyki w PSHK, ten jeden z błędów które popełniamy na początku naszej kariery jako homeopaci, jest to, że chwytamy się każdego symptomu, każdego objawu, o którym pacjent nam powie. I czasami słyszałem od absolwentów, którzy byli na praktykach, jakiś tam, powiedzmy, de decyzja co do doboru leku dla danego przypadku, czy dla danego pacjenta. Kiedy chwytali się po prostu wszystkiego, nie? Wszystkiego. I e, wtedy próbowałem wyprowadzić z tego błędu, mówiąc, że pewne rzeczy nie mają większego znaczenia. Po prostu nie mają większego znaczenia i nie powinniśmy brać ich pod uwagę. Jeśli myślimy, że one mają jakieś znaczenie, to musimy się zawsze bardzo dokładnie dopytać o ten symptom lub też tą dolegliwość. Gdybym ja tego pacjenta sobie nie powałkował, mówiąc potocznym językiem, i nie dowiedział się, co wywołało ten, te bóle głowy, to wyobraźcie sobie, że bez tej wiedzy zapisałbym, że pojawiły się silne bóle głowy i jeszcze bym poprosił pacjenta, żeby opisał te bóle głowy, umiejscowienie, czas występowania itd., itd. I bym to wszystko poważnie zapisywał w karcie pacjenta i brał to pod uwagę w e, analizie reakcji polekowej. No to wylądowałbym, jak to się mówi, w rowie, tak? Czy jak bardziej dosadne powiedzenie potoczne mówi, wylądowałbym z ręką w nocniku. I to byłby błąd z mojej strony. To byłby poważny błąd. I na, te, na tego rodzaju błędy zwraca uwagę paragraf 150. Paragraf 150, kiedy mówi, jeśli pacjent uskarża się na jedną lub kilka nieznacznych przypadłości, które dopiero niedawno wystąpiły, dopiero niedawno, to nie powinno się ich uznawać za w pełni rozwiniętą chorobę, która wymagałaby poważnej lekarskiej pomocy. Niewielka zmiana w sposobie odżywiania i trybie życia zwykle wystarczy, by usunąć ten niedomagania. Tutaj Haneman, muszę przyznać, że jest niezwykle, niezwykle wyrozumiały i niezwykle łagodny. Taką babciną łagodność okazuje, tak? Bo jeśli mówimy o zmianie trybie życia i o zmianie diety, to znaczy, że pacjent Znowu używając potocznego języka, po prostu narozabiał, sam sobie zaszkodził czymś. Jeśli tylko taka niewielka zmiana jest w stanie usunąć te dolegliwości, które nam zgłasza. Dlatego pamiętajcie, jak się pojawiają nowe dolegliwości w trakcie kontroli, w trakcie analizy reakcji polekowej, to nie ulegajcie temu złudzeniu, że to jest coś ważnego. Możecie uznać, że to jest tylko coś ważnego, jeśli na podstawie Szeregu pytań i właściwych odpowiedzi dojdziecie do wniosku, że jednak coś w tym jest. Dopiero wtedy bierzemy to pod uwagę. Nie? Dopiero wtedy bierzemy to pod uwagę. Także tutaj proszę was o to, żebyście nigdy nie rozpędzali się i nie dawali się złapać w te sidła. Tak? To są sidła, które nieświadomie pacjent na nas zastawia, a my. Z powodu braku doświadczenia bardzo łatwo wpadamy w te sidła. W Także na to zwróćcie uwagę. I to jest błąd, który powtarza się często, dlatego, dlatego o tym mówię troszkę szerzej. Mimo tego, że paragraf jest jasny i stosunkowo krótki, to jednak ten błąd wszystkim nam się zdarza. Nie tylko absolwentom, nie tylko ludziom, którzy są na praktykach nie tylko wam, ale też mi i innym e, homopatom się zdarza lub też zdarzało się wtedy, kiedy byliśmy na samym początku tej drogi e, pracy z pacjentami. No, ale taka jest e, taka jest rzeczywistość i musimy być tego w pełni świadomi. świadomi. Paragraf 151 mówi, jeżeli jednak chory skarży się na wystąpienie silnych dolegliwości, to dociekliwy lekarz Zwykle odnajdzie oprócz nich jeszcze więcej, choćby nieco mniejszych przypadłości, które całkowicie uzupełniają obraz danej choroby. Czyli, jeśli e, powiedzmy, że jest to pierwszy wywiad, tak, i pacjent mówi nam o jakichś konkretnych problemach, że ma ciągłe wzdęcia, e, gazy go męczą i inne rzeczy, i widzimy u tego pacjenta. Jakiś obraz, zaczynamy dostrzegać jakiś obraz, lub też zaczynamy podejrzewać, że jest to jakiś obraz, to tak jak mówi Haneman, dociekliwy, dociekliwy lekarz, dociekliwy homeopata zacznie iść w tym kierunku. Zacznie iść w tym kierunku. Kiedy mamy zajęcia z pacjentami, i z homoopatami, którzy prowadzą tych pacjentów, czy jest to Gabi, czy jest to dr Stankiewicz, czy jest to dr Farok, czy też jakikolwiek inny homopata, który uczyłby w naszej szkole i robiłby wywiad na żywo, to zauważycie pewną prawidłowość, że po kilku minutach, albo może po 10 czy 15 minutach. Wywiad zaczyna iść w jakimś konkretnym kierunku, to znaczy już prowadzący ma pewne podejrzenie, w jakim obrazie znajduje się pacjent, i zaczyna iść w tym kierunku, zaczyna iść w tym kierunku i zadaje czasami pytania, pytania które są pytaniami bardzo ukierunkowanymi, ale nie pytaniami sugerującymi. Tak? Nie pytaniami sugerującymi. Dlaczego? Bo jeśli podejrzewamy jakiś lek i powiedzmy czy też jakiś obraz i trzymamy w ręku repertorium materię medica, otwieramy sobie na tym, czy to jest pod L, czy to pod O, czy pod R, obojętnie pod jaką literą występuje, pierwszą występuje dany lek, i patrzymy, jakie pojawiają się objawy w tym leku, to musimy być ostrożni i uważni, żeby nie sugerować niczego pacjentowi, żeby niczego nie sugerować. Co to znaczy, jeśli widzimy, że ten lek ma na przykład tendencję do pogorszeń o jakiejś porze dnia, tak? na przykład rano. Albo wieczorem, albo w południe, to nie jest dobrym pomysłem, żeby się pytać wprost, czy pan, pani czuje się źle rano, albo czy pan, pani czuje się źle wieczorem. Nie. Wtedy musimy obejść to, żeby niczego nie sugerować, bo niektórzy pacjenci, to wynika też z doświadczenia, to wynika też z praktyki, niektórzy pacjenci chętnie przytakują nam. Nawet jeśli tak nie jest. A dopiero później się okazuje, że wcale tak nie jest, albo niedokładnie. Dlatego. Czasami lepiej wybrać pytanie, które jest kierunkowe, ale nie sugerujące. Czyli możemy w tym momencie spytać się pacjenta, o jakiej porze dnia czuje się najlepiej. Albo czy, czy jest jakaś pora dnia, kiedy czuje się dobrze, albo czy jest jakaś pora dnia, kiedy wyraźnie czuje, le, czuje się źle. Lub też kiedy czuje się źle, albo kiedy czuje się dobrze. Pacjent czasami odpowiada, y, odnosi się do sytuacji jakiejś tak. No źle się czuje, jak, jak dziecko jest niegrzeczne, no to wtedy się źle czuje. Ale y, jeśli nam na przykład chcemy ustalić porę dnia lub nocy, y, kiedy jest pogorszenie lub też kiedy jest poprawa, to lepiej nie sugerować w samym pytaniu odpowiedzi. Bo jeśli to zrobimy, to możemy otrzymać y, błędną odpowiedź. Tak się dzieje. Dlaczego tak jest? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Po prostu wiem, że tak jest, ponieważ nieraz byłem świadkiem tego. I nieraz byłem świadkiem takich sytuacji, kiedy nie ja prowadziłem pacjenta, tylko inny homoopata i prosił mnie o pomoc. Dlaczego? Bo się okazało, że pytał pacjenta. Eee, czy wieczorem się źle czuje, pacjent odpowiedział tak, a później w czasie kontroli pacjent był zdziwiony, powiedział, że nigdy nie czuł się źle wieczorem, tak? Ale nie, że to jest po prostu takie zwykłe zmęczenie. No wieczorami to zazwyczaj jesteśmy, większość z nas jest zmęczona, tak? Czy, czy po południu, czy, czy jakkolwiek. I tutaj też trzeba uważać, żeby pytania nie były sugestywne. To już wcześniej się pojawiło, wcześniej w organonie się to pojawiło, również wcześniej w, kiedy cytowałem doktora Kenta, też się to pojawiło, który przestrzegał przed pyta, pytaniami, które coś sugerują. Które wyraźnie sugerują, już zbyt dokładnie sugerują. Na pewno nie możemy te, tego rodzaju pytań stawiać nigdy dzieciom. Takich pytań dzieciom nie możemy postawić. Dlaczego? Dlatego, że odpowiedzi dzieci są często bardzo dziwne. Ja przestrzegam rodziców też przed tym. Nawet w przypadkach na ostro, tak jak ktoś dzwoni do mnie i mówi, że dziecko zachorowało, i się pytam, jak się czuje, jak funkcjonuje i tak to czasami mama czy tata zwraca się do dziecka, no jak funkcjonujesz, albo jak się czujesz, albo czy cię boli głowa. Ja się pytam, czy dziecko boli głowa, czy cię boli głowa. Jak się pytam, czy ma światłowstwo, to się pytają, czy, czy cię bolą oczy. Dlaczego nie można polegać na odpowiedzi dzieci? Na pytania. Dlatego, że dziecko czasami w niektórych sytuacjach, w zależności od rodziny, w zależności od mamy, w zależności od taty, jeśli rodzice są bardzo wyczuleni na punkcie zdrowia dziecka i ciągle się nad nim trzęsą, albo e, są niezadowoleni z tego powodu, że, e, że dziecko się źle czuje, albo też e, dziecko, jak się źle czuje, to jest lepiej traktowane przez swoich rodziców. To zdarza się, i to wcale nie jest rzadkie, że odpowiedź jest odwrotna do rzeczywistości. Czyli jeśli dziecko na przykład jest zestresowane tym, że się źle czuje, i czuje ze strony rodziców jakieś napięcie czy lęk, to czasami odpowie, że nie. Mama się pyta, boicie głowa, dziecko będzie bolała głowa, a dziecko odpowie, że nie. Dlaczego? Bo się boi reakcji. Opiekunów, boi się reakcji dorosłych. Z drugiej strony, jeśli dziecko ma interes w tym, żeby być chore, a tak też się zdarza, to jak mama zasugeruje, boli cię głowa, to chętnie odpowiedzą, że tak, mimo tego, że głowa nie boli. I tutaj my jesteśmy w tym momencie złapani w pułapkę, tak? Co zrobić? Jak się zachować? Dlatego przestrzegam rodziców, proszę się nie pytać nigdy dziecka. Do pewnego wieku się nie pytamy dzieci. Dzieci można spytać po 10, po 12 roku życia, stają się dla nas partnerami do rozmowy, ale e, maluch, czy dziecko w pierwszych latach szkolnych, może nam dawać bardzo dziwne odpowiedzi, które nie mają nic wspólnego z, ze stanem, w jakim się dziecko znajduje. Tak jak powiedziałem, niektóre dzieci obawiają się reakcji dorosłych i zaprzeczają, a inne będą wiedziały, że będą miały z tego jakąś korzyść i potwierdzą, że tak, że mają jakąś dolegliwość, czy coś się boli, mimo tego, że tak nie jest. Mimo tego, że tak nie jest. Wówczas moja prośba do rodziców jest taka, żeby tylko słuchać dziecko. Bo dziecko samo powie. Jeśli cokolwiek dziecku dolega, to dziecko samo powie. Albo pokaże. I tylko chcę, żeby tylko to mi przekazać. tak, Żeby osoba pośrednicząca, czyli w tym przypadku opiekun lub też opiekunka, co mi przekazało, co zaobserwowało, co usłyszało od dziecka, ale nie jaką odpowiedź uzyskała na e, e, pytanie, które zawiera w sobie sugestie, bo w tym momencie leżymy. Nie, nie wiemy, czy, czy tak jest, czy nie jest. Tego nikt nie wie. Ale co ciekawe, podobnie zdarza się z dorosłymi, tylko z dorosłymi zupełnie jest inny mechanizm. Jakiego rodzaju mechanizm? Ten mechanizm polega na czasami nieuważnym słuchaniu, naszych pytań, czasami takie o rozkojarzeniu, e, czasami na, l, l, jest spowodowane jakimś otępieniem e, z powodu dolegliwości czy złego samopoczucia. Różne mogą być przyczyny. W każdym razie też czasami dopiero po jakimś czasie pewne rzeczy, które powiedział nam pacjent czy pacjentka zostają zweryfikowane. Zostają zweryfikowane, i wówczas widzimy, że mieliśmy jakby błędny obraz pacjenta, dolegliwości, które nam zostały przekazane, czy symptomy, które zostały nam przekazane, a nawet modalności, które zostały nam przekazane. Szczególnie ma to miejsce, to niebezpieczeństwo miejsce wtedy, kiedy prowadzimy pacjenta online. Kiedy prowadzimy pacjenta online, wówczas łatwiej. Wpaść w taką pułapkę. Kiedy mamy pacjenta na żywo, to widzimy przede wszystkim znacznie więcej rzeczy. I czasami też te dolegliwości, które są wymieniane, nawet jeśli są dobrze opisane, czy precyzyjnie opisane, będą miały, mogą mieć mniejsze znaczenie niż. To, co my zaobserwujemy, bo wtedy obserwujemy całego pacjenta, widzimy go od stóp do głów, widzimy jego zachowanie, widzimy jego reakcję, widzimy, w jaki sposób mówi, widzimy, jak odpowiada, co robi jak odpowiada, jeśli jest to osoba mało mówna, mało otwarta, to jak się zachowuje, czy jest zupełnie zamrożona, czy się porusza, czy drapie się po głowie, yy, czy zakłada nogę na nogę. Widzimy mowę cia ciała też, tak? Popularnie mówi się na no to mowa ciała, widzimy mowę ciała, i czasami to nam znacznie więcej powie, Niż e, werbalna odpowiedź na jakieś pytanie. O tym mówi ten paragraf 151, że jeśli jednak chory skarży się na wystąpienie silnych dolegliwości, to dociekliwy lekarz zwykle odnajdzie oprócz nich jeszcze więcej, choćby nieco mniejszych przypadłości. W jaki sposób te przypadłości odnajdujemy? Nie sugerujemy niczego, że ma na przykład kujący ból brzucha. Czy uczucie wypełnienia w odbytnicy, nawet po oddaniu stolca, i tak dalej? Tylko możemy się spytać, czy pojawiają się jakieś dolegliwości w obrębie brzucha, czy stolec jest regularny, czy są jakieś problemy wynikające z mikcji, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ogólne pytanie dla nas kierunkowe, będziemy szukali tego na potwierdzenie, obrazu, który widzimy, ale nie będziemy sugerowali w tym momencie, tak? Nie będziemy mówili, czy ma pan bóle takie lub, lub inne, nie? Raczej tego unikamy. Oczywiście jeśli pacjenta znamy już dobrze i pracuje nam się z tym pacjentem dobrze, to czasami możemy spytać się wprost, nie? Możemy się spytać wprost wtedy, kiedy wiemy, że otrzymamy właściwą odpowiedź, że odpowiedź będzie zarówno szczera jak i precyzyjna. Tak też oczywiście się zdarza, że doświadczeni e, homeopaci z doświadczonymi e, z doświadczonymi pacjentami, e, którzy rozumieją jakby sposób, metodę e, diagnozowania, wtedy taka rozmowa trwa naprawdę bardzo krótko, nie wymaga to długich poszukiwań, jest po prostu szybka wymiana Szybkie, szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Homeopatha na nas spojrzy i okej, okay, proszę podaje kolejną dawkę leku, lub też nie podaje dawki leku, jeśli uzna, że nie, nie trzeba podawać leku. Tak więc paragraf 150 mówi o tych nieistotnych objawach, a paragraf 151 mówi o tym, jak potwierdzić obraz zgodnie z głównymi objawami dolegliwości, z głównymi dolegliwościami. Czasami tutaj też mogę się tym podzielić. Czasami jest tak, że pacjent czy pacjentka na kolejnym na kolejnej kontroli opowiada nam różne rzeczy, tak? Opowiada nam znowu różne rzeczy. Co się działo w ostatnim tygodniu i tak dalej, jak się czuje w danym momencie? No coś co nie jest istotne, coś co nie jest istotne. Ale jak mamy pacjentów, którzy są bardzo otwarci i chętni do rozmowy i przekazują nam bardzo dużo informacji, z czego większość tych informacji może być całkowicie nieistotna. I już sami nie rozumiecie właściwie, o czym rozmawiacie, bo tak też się zdarza. Naprawdę. Uwierzcie mi, że czasami się zdarza, że już nie wiemy, o czym rozmawiamy. Tyle tematów zostało poruszonych od złamanego paznokcia. Aż po y, nudności w żołądku, y, na widok surowego mięsa, i tak dalej. Tego jest tyle, że czasami y, robię jakby pełny stop, zatrzymuję się, nie zatrzymując pacjenta, ale kompletnie y, się zatrzymuje, wyzerowuję do samego końca i pytam się o główną dolegliwość, z jaką pacjent się zgłosił do mnie, bo to mieliśmy, tym mieliśmy się zająć tym mieliśmy się zająć i czasami ku własnemu zdumieniu usłyszycie że nie no tam to już w ogóle nie jest problemem albo że no tak ten, ten problem już tam się poprawił i wtedy trzeba się dopytać o ile się poprawił o ile procent jest poprawa i tak dalej musimy wrócić jakby do meritum tego o czym w ogóle rozmawiamy w tym momencie kiedy pacjent mówi o wszystkim i o niczym tak o wszystkim i o niczym. Bo tak naprawdę to można o wszystkim opowiadać. O skórze, o, o, praktycznie o wszystkim. tak. No nie ma dnia, żebyśmy czegoś nie mieli. No nie, nie znam takiego człowieka, który by czegoś nie miał. Znaczy, niektórzy nie zwracają uwagi i chwała im, że nie zwracają uwagi, ale gdyby zwrócić uwagę, no to to to, to codziennie możemy coś znaleźć. Nie wiem, no ktoś myje naczynia, tak? jakiś detergent używa i tak dalej i później czuje jakieś takie swędzenie na skórze dłoni. I może to nam też zgłosić, że a, mam takie swędzenie na, na, na dłoni, nie swędzenie się pojawiło. Oczywiście, jeśli się nie dopytamy, skąd się to wzięło, to możemy to napisać, że swędzenie na dłoni, albo że skóra wyschnięta, albo pękająca itd., a po prostu ktoś użył silnego środka e, do zmywania naczyń, jakiegoś detergentu i w rezultacie skóra została wyschnięta, wysuszona i pojawia się objaw. Czemu nie? I niektórzy pacjenci będą nam wymieniali całą listę takich objawów. Całą listę takich objawów. Także w tym momencie, tak jak powiedziałem, czasami robię pełny stop. Jak znak stop, jest to obowiązek zatrzymania się, zatrzymujemy się, zerowuje wszystko i się pytam dobrze, ale teraz proszę mi powiedzieć co z tymi głównymi rzeczami? Co z tym się dzieje? I jak się dzieje? Nie? Także na to też czasami zwróćcie uwagę. Przynajmniej warto. Teraz mamy paragraf 152, który mówi, co następuje. Im cięższa jest choroba o ostrym przebiegu, tym więcej charakterystycznych objawów składa się na nią. Tym pewniej zatem udaje się znaleźć odpowiedni lek, o ile istnieje wybór dostatecznej liczby środków o poznanym właściwym działaniu. Oczywiście w 1840 roku, około 1840 roku, kiedy. Ten organ szósty był e, pisany po raz szósty, oczywiście, tak, bo mamy organ szósty, czyli po raz szósty został pisany, był pisany, to jeszcze e, nie było aż tak dużo leków. E, dobrze przebadanych leków w tamtym czasie było około 20-25. Przynajmniej z tego, co słyszałem, to takiej liczby e, takiej liczby leków używał sam Haneman do leczenia. I tutaj Hahnemann mówi, że o ile istnieje wybór dostatecznej liczby środków o poznanym właściwym działaniu. Te środki oznacza środek homopatyczny, czy też jak mówimy popularnie lek homopatyczny, chociaż to nie są wcale przecież żadne leki. Dalej, spośród szeregu symptomów wielu leków można bez trudu znaleźć jeden lek, Jeden lek, którego poszczególne elementy chorobowe tworzą obraz uzdrawiającej choroby sztucznej. Najbardziej podobny do zbioru objawów choroby naturalnej. Właśnie ten lek jest pożądanym środkiem leczniczym. I zaraz do tego przejdę, ale jeszcze mm, przypomnę Wam to, co tutaj pisze Haneman, żebyśmy dobrze rozumieli, tak? żebyśmy dobrze rozumieli i nie przeżywali frustracji później, kiedy leczymy pacjentów. Jaką chorobę się najłatwiej leczy? Według Was, jaką chorobę najłatwiej wyleczyć? Możecie włączyć mikrofon spokojnie. Soryczną i taką, która pojawiła się przed chwilą, na przykład. Krótko, tak? trwającą. Dokładnie, czyli innymi słowy, jaką chorobę najszybciej można wyleczyć? Ktoś jeszcze inny spróbuje? Na ostrość, jeżeli się pojawia. Tak, dokładnie. Tak jak Kinga też napisała, wiem, a Ania powiedziała, Kinga napisała. Tak, choroba ostra. Dlaczego? Bo mamy tam szereg bardzo wyraźnych objawów. Niezwykle wyraźne objawy są, tak? Może być ból gardła, e, ból głowy, e, gorączka, kaszel, duszności, cała masa innych rzeczy, tak? Czy objawy skórne, jak przy ospie wiecznej, czy też... E, Ostry jakiś stan nerek, czy, czy, czy cokolwiek innego, po prostu, czy obrębiejemy brzuszny, i tak, obojętnie gdzie to się pojawi. Ostra choroba, od razu mamy bardzo wyraźne, bardzo wyraźne, zaznaczam, bardzo wyraźne symptomy, bardzo wyraźne dolegliwości. Jeśli mamy trzy, nie ma problemu z dobraniem leku. Jeśli co najmniej trzy, mamy bardzo wyraźne objawy, bardzo szybko dobieramy lek. Choroby ostre leczy się po prostu migiem fantastycznie. Im krócej trwa choroba, tym szybciej ją leczymy. Jeśli coś się pojawiło w ostatnim miesiącu, w ostatnim półroczu, w ostatnim roku itd., to w zależności oczywiście od stopnia choroby, bo jeśli to jest np. nowotwór, pacjent zgłasza się do nas z nowotworem. To oczywiście tutaj jest zupełnie inny sposób postępowania. Dlaczego? Dlatego, że musimy się czasami cofnąć 10, 15, 20 lat do tyłu. Czasami do młodości naszego pacjenta. Nie? Czasami do młodości naszego pacjenta. Kiedyś opowiadałem Wam już o tym, ale jeden z pierwszych przypadków, z którym się zetknąłem, doktora Faroka który nam przysyłał, przysłał swoje przypadki i, i ten przypadek przeczytałem, to dotyczył młodego człowieka, który około 30 miał i zachorował na, na nowotwór i został wyleczony przez doktora Faroka, ale tam właśnie do, do czego się cofnął doktor Farok? Doktor Farok, Farok cofnął się około 20 lat wstecz, kiedy ten jeszcze jako chłopiec bardzo młodziutki nastolatek, dopiero wkraczał jakby w ten okres nastoletni, stracił rodziców, oboje rodziców, chyba oni zginęli w wypadku drogowym tata i mama, i miał rodzeństwo, bodajże trójkę młodszego rodzeństwa, małe dzieci były w domu. I on przejął na siebie wszystkie obowiązki utrzymania tych dzieci, wychowania tych dzieci, wykształcenia tych dzieci. I po prostu ciężko musiał pracować od tej chwili, kiedy Stracił rodziców. Nagle stał się dorosłą osobą, nagle stał się dorosły. Nagle sam stał się rodzicem, stał się matką i ojcem dla tego swojego rodzeństwa i był no, niezwykle obowiązkowy, troskliwy i tak dalej. I później w wieku, tam 30 czy 30 paru lat, rozwinął się nowotwór. I ten obraz. Oczywiście ciężka choroba, tak? Poważna, nikt z nas nie chciałby mieć nowotworu. E, od razu wam powiem, że w momencie, kiedy słyszymy, że mamy nowotwór, tak, to jest szok, to jest autentyczny szok. E, to jest tak duży szok, że nawet pacjent, który znajduje się w gabinecie, który zna, e, ma problemy, żeby wyjść z tego gabinetu. Tak? E, widziałem taką sytuację, kiedy pacjent usłyszał po operacji, że ma nowotwór, bardzo ciężki nowotwór, poważny i tak dalej, i siedział na krześle w gabinecie, który znał przed panią doktor i wstał i nie umiał wyjść z tego gabinetu. Szok był taki, że nie umiał wyjść z tego gabinetu. Nie wiedział, gdzie są drzwi. Drzwi były na wprost niego, a on się kierował albo w lewo, albo w prawo, ale zawsze w ścianę. I mu chwilę zajęło, żeby azymuty jakby nakierować na te drzwi. I w końcu wyszedł z tego gabinetu. Ale to jest taki szok. Także tutaj była ciężka, poważna choroba, też z punktu widzenia psychologicznego. Niezwykle ciężka i poważna choroba. Pamiętam tylko, że byłem zaskoczony, że ten pacjent dostał karcynozynę i to bardzo wysokiej potencji, o ile się nie mylę. Ale obraz idealnie się zgadzał z karcynozyną. To po prostu była taka czysta karcynozyna od momentu faktoru, który wystąpił, czyli utraty rodziców. I to, jak on wszedł w ten stan karcinozyny. Jak wszedł w stan karcinozyny, olbrzymia odpowiedzialność i tak dalej, i jednocześnie przeciążenie, no przecież to było dziecko tak naprawdę. Także to yy, yy, yy. są czasami też takie, mimo tego, że ciężka choroba, to możemy powiedzieć, że w miarę proste przypadki, ale im więcej czasu mija od momentu, kiedy. Nasz pacjent czy pacjentka zachoro, odczuła jakieś dolegliwości, tutaj też na to zwróćcie uwagę. Nigdy nie słuchajcie tego wyłącznie. Oczywiście, słuchamy jak najbardziej, ale nie wyłącznie tego, kiedy choroba została zdiagnozowana. Ponieważ pacjenci bardzo często mówią, że zachorowałem w 2015 roku. I pytamy się w jaki sposób? No bo wtedy zrobiono badania i wykryto u mnie tą chorobę. Tak? I jeśli ta choroba wiąże się z dolegliwościami, to nie interesuje nas rok 2015, kiedy została postawiona diagnoza kliniczna, tylko moment, w którym pacjent zaczął odczuwać te dolegliwości. Bo jeśli poszedł na takie badania albo został skierowany, czyli najpierw poszedł do lekarza, dopiero później dostał skierowanie, to musiała być jakaś przyczyna. Już się musiał już czuć źle. I wtedy musimy się dopytać, kiedy zaczął się czuć źle. Nie kiedy zdiagnozowano w laboratorium czy przez lekarza jakąś tam chorobę chroniczną, tylko kiedy naprawdę zaczęło się czuć źle. I od tego momentu czasami jeszcze musimy się cofnąć. Co się wydarzyło wcześniej, co się wydarzyło, jak to się mówi, ileś lat wstecz, czy, czy była jakaś przyczyna, czy. czy, 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 czy Możemy poszukiwać tego źródła, możemy poszukiwać faktoru i możemy prześledzić tą, tą, tą historię rozwoju tej dolegliwości, rozwoju tej choroby, tak? Możemy prześledzić, wtedy będziemy mieli większą pewność i będzie nam łatwiej dojść do tego właściwego obrazu i do właściwego leku, ale tak jak powiedział Haneman tutaj. I o tym nie zapominajcie, żeby ominęły Was frustracje. Musicie mieć tylko odpowiednie podejście i odpowiedni sposób myślenia o tym. Mianowicie, im cięższa jest choroba o ostrym przebiegu, tym więcej charakterystycznych objawów składa się na nią i tym pewniej zatem udaje nam się znaleźć odpowiedni lek. Koniec, kropka. Im bardziej w czasie jest to odwleczone, tym trudniej będzie znaleźć odpowiedni lek. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej symptomów się pojawiało, coraz więcej dolegliwości, coraz więcej towarzyszących różnego rodzaju y, rzeczy, i to nam może dodatkowo zaciemniać, zaciemniać, zaciemniać. Nie mamy tych jednych wyraźnych. Dlatego czasami pamiętajcie, nie zapominajcie o tym, co powiedziałem wcześniej, kiedy mówiłem stop. W innym kontekście czasami trzeba zadać pytanie wprost. Co jest największą, największym problemem, co jest największą przeszkodą w tej chwili w powrocie do zdrowia. Zapytać się wprost pacjenta i w tym kierunku wówczas podrążyć całą sytuację, nie? podrążyć, żeby dojść do tego, żeby mieć jasny kierunek, w którym się, w którym idziemy. Żeby nie, nie pogubić się, nie poplątać. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy zbyt wiele, zbyt dużo, zbyt różnego rodzaju symptomów, dolegliwości i tak dalej, to na koniec nie wiemy właściwie, gdzie jesteśmy. Tak? Jesteśmy pośrodku pustyni i wszędzie są ziarnka piasku i jest ich niezliczona ilość. Jak mamy tylko mały tryb i trochę piasku wpadnie, to od razu czujemy i słyszymy, że wpadł tam piasek i wiemy, co mamy wyczyścić. Ale jak wszędzie jest piasek, jak mamy taką wielką kuwetę jak pustynia, to, 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 to z którym zielonkiem piasku, piasku mamy się zająć? Tutaj staram się tak obrazowo, trochę przerysowując, przedstawić Wam. Chodzi zasadniczo o to, by um, skanalizować, postawić na właściwe tory ten główny przebieg e, zaburzeń, które doświadcza nasz pacjent. I teraz słynny paragraf 153. Paragraf 153 no, często jest króciutko omawiany, jesteśmy uwrażliwieni na punkcie tego paragrafu, bo w pewnym sensie y, stanowi on taką oś wywiadu, jaki prowadzimy, stanowi oś też tego, co poszukujemy, czyli właściwego obrazu chorobowego. Do którego pasuje konkretna substancja wywołująca podobne objawy. I ten paragraf 153 jest takim najbardziej wyróżniającym się spośród wszystkich paragrafów w tym kontekście i w tym temacie. I co mówi nam paragraf 153 w tekście samego organonu, w tekście oryginalnym w tłumaczeniu tekstu oryginalnego. Przy poszukiwaniu homeopatycznie specyficznego środka leczniczego, to znaczy porównywaniu istotnego zbioru oznak choroby naturalnej z szeregiem objawów wywoływanych przez dostępne leki, aby spośród tychże odszukać tę odpowiednią potencję sztucznej choroby, zgodną w swoim podobieństwie z wymagającą leczenia dolegliwością, należy szczególnie wziąć pod uwagę te uderzające osobliwe i niezwykłe i oraz szczególne charakterystyczne oznaki i objawy w przypadku chorobowego i właśnie jedynie te stale mieć na uwadze właśnie te mieć na uwadze zwłaszcza tym symptomom bowiem jeżeli ten lek ma być najodpowiedniejszy w leczeniu Muszą odpowiadać bardzo podobne objawy szeregu symptomów typowych dla poszukiwanego leku. Z szeregu symptomów ogólne i nieokreślone objawy, takie jak brak łagnienia, ból głowy, osłabienie, niespokojny sen, złe samopoczucie, zwłaszcza jeśli nie są bliżej sprecyzowane, nie zasługują przez swoją powszechność, czyli powszechne występowanie, nie zasługują na jakąkolwiek uwagę. Ponieważ coś tak ogólnego obserwuje się prawie w każdej chorobie i w każdym obrazie leków. Pamiętam, kiedyś słuchałem, chyba kojarzy mi się to z jakąś podróżą, w jakiejś podróży chyba. Słuchałem doktora Faroka, który dał fantastyczny wykład i strasznie mnie rozbawił, ponieważ Tuż przed wysłuchaniem tego wykładu rozmawiałem z jedną homoopatką, jeszcze wówczas początkującą, która powiedziała mi, co, co następuje. I to była obserwacja, którą, którą bardzo wielu ludzi chyba poczyniło łącznie ze mną. Mówi: Słuchaj, jak biorę jakąś tam materię medyka, czy wykłady do materii medyka, i czytam o tych polikrestach, tak? o tych dużych lekach to na początku jest to fajne i wydaje się zrozumiałe, ale później im więcej czytam o większej ilości leków, to mam coraz więcej wątpliwości, bo każdy opis jest do siebie podobny. No każdy opis, co nie wezmę lek, to, to i tu są bóle głowy i tu są bóle głowy i tu jest złe samopoczucie wieczorem i tu jest złe samopoczucie wieczorem i tutaj jest źle rano i tu jest źle rano i tak w kółko, nie? I e, jak, jak rozróżniać te leki, jak przeprowadzić różnicowanie? E, to pamiętam mnie rozbawiło. I teraz słucham wykładu doktora Faroka. I co doktor Farok mówi? Dokładnie te same słowa powtarza. Mówi ludzie, uczycie się tej materii medyka, okej, okay. ale co w niej znajdziecie? W pierwszym leku złe samopoczucie rano w południe, po południe i wieczorem. W drugim leku złe samopoczucie rano w południe, po południe i wieczorem. W trzecim leku, i tak w każdym leku. No to w który ten lek w końcu wybrać? I tutaj dał przykład e, leku, który mnie zaskoczył, ale był fantastyczny, bo ten lek charakteryzował osoby o nieprawdopodobnie egoistycznej postawie życiowej, takiej super egoistycznej, absolutnie skupiony na sobie, człowiek skupiony na sobie, kobieta skupiona na sobie, mężczyzna skupiony na sobie. Do tego ham, świnia i w ogóle Bóg wie co, tak? Tak zazwyczaj postrzegamy ten stan. I on zwrócił uwagę, ok, ale zobaczcie, mamy wiele leków, w których będzie takie zachowanie, w których będziemy mieli zachowania egoistyczne, egocentryczne. No bardzo, w większości leków to będzie. W większości leków, w wielu polikrestach to będzie. Mówi, ale ten lek wyróżnia coś innego. Ten człowiek w pewnej sytuacji mięknie. Całkowicie mięknie i jest jakby z sercem na ręku. Sytuacja mija i on z powrotem wraca do swojego stanu. Znowu wsadzicie go w tą sytuację, znowu kompletna zmiana osobowości, jakby z osoby całkowicie egocentrycznej zamienia się w absolutnego altruistę. On by wszystko oddał, ostatnią koszulę by oddał. Pieniądze, dom, wszystko by oddał, tak? Ludziom. Ale w normalnej sytuacji, to on ludziom zabiera te rzeczy. I mówi, to, jest, to jest właśnie ta cecha, na którą trzeba zwrócić uwagę w tym momencie, kiedy nie tylko uczymy się leku, ale kiedy patrzymy na pacjenta i widzimy jego problem. I jak ten problem sytuuje się w różnych konfiguracjach lub też w różnych sytuacjach, jak potrafi się czasami i zupełnie inaczej zachować ten człowiek. I to było, to pamiętam, że mnie tak rozbawiło, bo <grym> doktor Farok z takim uśmiechem i z żartem właśnie cytował Materię Medica. Nie? I każdy lek po prostu te same słowa. Każdy kolejny lek, te same słowa. Kolejny lek, te same słowa. A wcześniej, nieco wcześniej, miałem bardzo podobną rozmowę z nie? I strasznie mnie to ubawiło, i jednocześnie było takie zaskakujące, konkluzja była zaskakująca, nie? że, no okej, okay, mamy tak, ale w jakiejś konkretnej sytuacji ten sam lek, który charakteryzuje osobę egocentryczną, zupełnie inne reakcje wywołuje. Nie? To znaczy, jakby w obrazie tego leku to jest. I na to zwracał uwagę. Jest krótki autokomentarz Hanemana do tego, który mówi. Do właściwego zestawienia charakterystycznych objawów leków homeopatycznych przyczynił się radca stanu, baron von Benninghausen, w swoim repertorium, jak również pan Jar w swoim podręczniku główne do, yy, <noise> 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 doniesienia. Tak zostało przetłumaczone na język polski, ale w rzeczywistości. W angielskiej wersji jest przetłumaczony jako podręcznik Jara. Podręcznik jara, także tutaj nie wiem, czy dobrze jest przetłumaczone na język polski. Wydany teraz po raz trzeci pod tytułem Grand Manuel Grand Manuel to pewnie z kolei z francuskiego jest przetłumaczony, a po angielsku manual Jara. I do właściwego zestawienia charakterystycznych objawów leków homopatycznych przyczynili się. Benninghausen, który był uczniem Hanemana i współpracowali, jak również doktor Jar, o nim wiele nie wiem. Właściwie to nic nie wiem o nim. I teraz okej. Okay. Teraz mamy ten, jak to się mówi, dylemat, nie? Dylemat. Co będzie tym charakterystycznym objawem dla naszego pacjenta? Co będzie charakterystycznym objawem dla naszego pacjenta? Pamiętam, jak dr Withołkas op opisywał. No, da wam taki przykład z doktora Withołkasa. Bardzo ciekawy przypadek. Bardzo długi. Eee, bardzo dokładnie czytałem ten przypadek i sobie analizowałem, bo naprawdę był świetny. Świetnie to było opisane. I tam była no, bardzo trudna sytuacja chłopca, małego chłopca. Eee, nie pamiętam, jaka to była choroba. Czy to nie było przypadkiem zapalenie płuc? Eee, no W każdym razie, dziecko musiało być hospitalizowane, i już były. Eee, były mm, złe rokowania. Były naprawdę złe rokowania. E, rodzicami tego chłopca byli lekarze, ale nie, le, Lekarze, wykształceni lekarze m, po studiach medycznych, ale też jednocześnie byli homołopatami i o ile nie oboje, to mama tego chłopca na pewno była uczennicą e, doktora Witłowa I e, Różne leki były podawane. Witwoga podawał różne leki, naprawdę. I one się zgadzały jakby z, ze stanem, z obrazem. I tam była raz poprawa, później pogorszenie. Później te pogorszenia były bardzo już ostre, nawet wręcz kaskadowe. Szybko to spadało w dół, ponieważ rodzice nie wytrzymywali już psychicznie tej sytuacji. I decydowali się na podanie antybiotyku. Antybiotyk, ta sytuacja trwała naprawdę bardzo długo. To była choroba ostra, ale o niezwykle burzliwym przebiegu i bardzo długo to wszystko trwało. Naprawdę długo. I doktor Witholkas podawał lek na stan, obraz, który się pojawiał. Były poprawy, po czym znowu były pogorszenia. Znowu wszystko leciało w dół jeszcze do tego, Przyczyniły się oczywiście te antybiotykoterapie. I kiedy dziecko było już w stanie, takim, nie wiem czy agonalnym, ale blisko, do tego stopnia, że on spodziewał się nawet telefonu, że dziecko zmarło. Także to była naprawdę ciężka sytuacja. Nie wiem, czy tam była sepsa przy okazji. No, jakaś taka wyjątkowo zjedliwa choroba. I to dziecko niezwykle cierpiało. Także już był hospitalizowany dłuższy czas. I w pewnym momencie, w pewnym momencie, jakby olśniło go. Olśniło go, jak obserwował to dziecko w szpitalu, leżące w łóżku. Dlaczego? Bardzo ciekawy był tok rozumowania doktora Withol-Kasa ale tam była taka sytuacja, że to dziecko było bardzo już osłabione, takie półprzytomne, natomiast nie pozwalało mamie odejść od łóżka, nie pozwalało mamie odejść od siebie i już nawet nie mówił. To dziecko już nie mówiło, było tak osłabione, że nie mówił, ale jak mama chciała wstać, siedziała przy jego łóżku. Jak chciała wstać, to on ją złapał ręką, za rękę. I to dopiero naprowadziło doktora Witwulkasa na właściwy lek. To dopiero do, na właściwy lek go naprowadziło. I e, rzeczywiście e, to dziecko po podaniu tam wysokiej potencji, bo 10 tysięcy dostał. Chociaż dr Withawkers chciał podać 50 tysięcy, to chyba rodzice oponowali i podał 10 tysięcy. I ten dzieciak doszedł do siebie. Nawet był w stanie przewidzieć, ile dni to zabierze. Mówił, że gdyby podał 50 tysięcy, to szybciej by doszedł do siebie, ale że podał 10 tysięcy, to troszkę dłużej czasu to zabrało. I zobaczcie, jedna rzecz. Mama wstaje od łóżka, a dziecko łapie ręką łapie ją ręką, nie? nie wiem, czy za spódnicę ją złapał, czy też za rękę ją złapał, ale to, że nie chciał się oddzielić i to, jakby ośniło, że pacjent w stanie, obraz, w którym nie może być oddzielony, nie może być oddzielony, nie może, nie znosi samotności też, tak? Nie znosi samotności. Samotność jest dla tego leku. Nie do zniesienia. I wtedy dopiero podał lek, i ten lek zadziałał. Po tygodniach czy po miesiącach po prostu walki o zdrowie i życie tego biednego dziecka, i próbie trafienia z lekiem, która tylko była połowiczna, Połowicz... zawsze był blisko, ale nigdy nie trafiał w cel. Zawsze blisko, ale nigdy nie trafiał w cel. I e, pamiętam, że na mnie duże wrażenie to zrobiło. Nie y, nawet to, że tam się pojawiały błędy, bo to jest naturalne, to jest normalne. Że się nie trafia czasami od razu z jakiem. Bywają takie przypadki. No, z tym trzeba się po prostu pogodzić. Trzeba mieć to na uwadze. I nie ulegać tutaj jakiejś depresji, czy, czy deprymacji, czy, czy wpadać w frustrację. Y, oczywiście staje się to dla nas wyzwaniem. Ale ten jeden moment, tak, jeden moment uchwycenia. To jest to, czego jesteśmy pozbawieni na poradach. Nie? Kiedy dajemy porady online, jesteśmy tego pozbawieni, bo jeśli ktoś do nas pisze, to my tylko czytamy słowa. My nie widzimy prawdziwego zachowania pacjenta naszego. To samo, kiedy mamy rozmowę online, na kamerce. Też tego nie widzimy. Nawet jeśli nam, powiedzmy w przypadku dzieci, tak, rodzice nagrają filmik minutę, dwie minuty i puszczą nam, jak się dziecko zachowuje. Też możemy pewnych rzeczy nie zobaczyć. No, jak zobaczyć na odległość czy wtedy, kiedy tylko korespondujemy z kimś, albo ktoś do nas pisze, jak zobaczyć ten jeden odruch złapania ręką. Nie? Jest to bardzo, bardzo intrygujące, bardzo frapujące, a jednocześnie pokazuje, jak trudno jest stosować homeopatię w tym przypadku, kiedy nie mamy bezpośredniego kontaktu. Z pacjentem, któremu próbujemy pomóc. Paragraf 153, mimo tego, że Haneman tutaj się powoływał, tak? Powoływał na Benninghausena, na doktora Jarę i tak dalej, to w pełni ten paragraf 153 i jego znaczenie rozwinął Kent dopiero Kent był tym, który rozwinął jakby pełną, pełną interpretację tego paragrafu 153. I tutaj sięgniemy do Kenta. popatrzymy, co Kent mówił o tym. i Kent mówi: co następuje? W paragrafie, Paragraf 153 jest tym, który uczy w szczególności, jak powinien przebiegać proces indywidualizacji i, lo, i rozróżniania. Mówi o cechach i mówi też o różnego rodzaju stopniach. Homoopata może myśleć, że ma bardzo dobrze zapisany przypadek, że dobrze ma przeprowadzony wywiad. Ponieważ zebrał wiele dolegliwości i wiele symptomów, na podstawie których może zobaczyć obraz leku. I Kent mówi, ale nie wie, czy tak jest, czy też tak nie jest, dopóki nie opanuje idei tego paragrafu, dopóki nie zrozumie ducha tego paragrafu. Może mieć zapisane całe strony symptomów może mieć zapisane całe strony dolegliwości i tak da dalej i ee, też może myśleć o lekarstwie, ale jeśli pokaże to swojemu mistrzowi, to pokaże swojemu nauczycielowi, czy prowadzącemu, czy też super. Yy, yy, yy. Superwizjonerowi, <laughs> nie, wizjoner, nie, superwizja, tak? Temu, który prowadzi superwizję, to ta, ten mistrz, ten nauczyciel może powiedzieć: W ogóle ten przypadek nie istnieje, w związku z tym, co ty tutaj masz, to, co napisałeś, to, co zebrałeś. I homeopata może powiedzieć: Zaraz, chwileczkę, ale przecież mam tutaj pełno objawów spisanych. Na co? Kent odpowiada, ale nie masz żadnego przypadku. Kompletnie nic nie wiesz o tym pacjencie. Masz tylko zbiór różnych rzeczy. I pominąłeś, jakby przeoczyłeś ten przypadek. Zupełnie przeoczyłeś te, ten przypadek. Dlaczego tak jest? Ponieważ. Zebrałeś wiele przypadków, wiele symptomów, wiele rzeczy ci ten pacjent naopowiadał, ty to wszystko zapisałeś, ale nie masz nic charakterystycznego. Nie masz nic szczególnego o tym pacjencie. Masz tylko zbiór objawów, ale nic nie wiesz o tym pacjencie. Dlatego skopałeś ten przypadek. Nie podszedłeś do tego przypadku we właściwy sposób. You have not taken your case properly po angielsku. Tak wyraził się uh, Kent. You have not taken properly your case. Poważna sprawa. I teraz przypominam, oczywiście Kent był nauczycielem Bozego, Boze był nauczycielem Jusa. I teraz przypomina mi się historia e, Jusa, którą e, usłyszałem w czasie wykładu doktora Jusa albo e, powtarzał to być może doktor Stankiewicz albo gdzieś to przeczytałem. Już teraz sobie nie przypomnę. Wydaje mi się, że jakiś wykład doktora Jusa słuchałem albo Kogoś z jego uczniów, może Martinę, może Stefan, może Gabi, ale chodzi o doktora Jusa. Była taka historia, gdzie doktor Jus został poproszony o asystę przy e, przyjęciu pacjenta przez innego homopatę. Ten homopata poprosił doktora Jusa, doktor Jus się zgodził i był obecny. Był obecny przy tym. Przy tym wywiadzie. I co się działo? Homopata, który prowadził ten wywiad, cały czas zapisywał bardzo dokładnie. Czy na komputerze zapisywał, czy też ręcznie na kartce, to nie jest istotne. Cały czas pisał, cały czas pisał, cały czas pisał. Cokolwiek pacjent powiedział, zadawał pytanie, zapisywał swoje pytanie, zapisywał odpowiedź. Jeśli pacjent spontanicznie coś mówił, to zapisywał. I tak to trwało 15-30 minut. A doktor siedział i tylko się przyglądał. Patrzył. Nic nie mówił, nie zadawał żadnego pytania. Nie zadawał żadnego pytania. I dopiero na sam koniec słuchając tego pacjenta, obserwując go, obserwując jego reakcję, sposób w jaki mówi, sposób, w jaki się zachowuje, w sposób, w jaki siedzi, w sposób w jaki się wyraża. Doktor już zadał tylko jedno pytanie. Jedną, nie więcej. I od razu miał lek. Od razu miał lek. Nie wiem, czy nie jest za jasno. O, chyba Zobaczcie, niebo zachmurzone, a kamera wychwytuje strasznie dużo światła. Muszę zasłonić okno. To jest przy zasłoniętym oknie, mimo wszystko tak, y, y, taka jest silna poświata nie? W, tej, w tej kamerze. Moja kamera się zepsuła w komputerze i musiałem zewnętrzną podłączyć, ale nie jest takiej dobrej jakości. I później zwrócił uwagę temu homopacie, że nie patrzysz na pacjenta, nie wiesz z kim rozmawiasz. Ty tylko zapisujesz, tylko zapisujesz to, co on ci powie, tylko zapisujesz dolegliwości, symptomy, modalności i tak dalej. Tylko to robisz. Masz zbiór, e, chaotyczny zbiór różnych Informacji, ale one nie stanowią żadnego e, jasnego obrazu, który miałby sens. Nie widzisz pacjenta. Nie, to jest. Dlaczego mówię o doktor, doktorze Jusie? Ponieważ my praktykujemy zgodnie z nauką Kenta. Źródłem pierwotnym dokładnie tego, co robimy w PSHK, jest doktor Kent, James Tyler Kent. Dlaczego? Ponieważ on doszedł do perfekcji z paragrafem 153. Doszedł do absolutnej perfekcji z paragrafem 153 i był w stanie go wytłumaczyć, wyjaśnić do samego końca, do samych korzeni tego paragrafu. Stąd powstała ta słynna repertoryzacja Kenta, którą opanował w sposób doskonały. Doktor Boze i z tego powodu doktor Boze był nazywany Kentem Indii, przecież to był jego przydomek, Kent Indii. I obok Heringa Kent jest uważany za największego homeopatę Ameryki. I od doktora Bozego tej metody Kenta nauczył się doktor Dlatego, kiedy mówię o doktorze Jusie i sposobie jego sposobie przeprowadzania przez niego, za życia oczywiście, tak, niestety z, wielką, z wielkim smutkiem możemy tylko dzisiaj wspominać doktora Jusa, ponieważ już nie ma go, zmarł. Ale doktor Jus tylko poprzez jedną osobę, tylko jedna osoba dzieliła go od doktora Kenta. Czyli doktor Boze przekazał mu dokładnie to, co nauczył się od doktora Kenta i Jus, dr doktor Józ to kontynuował. Czasami nazywa się to metodą Józa, czasami się to nazywa szybką repertoryzacją i tak dalej, i tak dalej. jak to nie nazwiemy. To był wielki geniusz Kenta, tak naprawdę, który stał u podstaw tego. Dzięki temu geniuszowi mogło to być przekazane do, do doktora Bozego i dzięki temu doktor Józ był w stanie to opanować. I dlatego dr Józef zwracał wielką uwagę na paragraf 153. Dr Kent zwracał wielką uwagę na paragraf 153, ponieważ był w stanie zrozumieć i docenić w pełni, dr Kent, który był geniuszem według mnie homeopatii, był w stanie docenić w pełni ten paragraf 153. Nie rozdrabniać się na wiele różnych rzeczy, symptomów, dolegliwości itd., itd. Tylko widzieć wprost tą, ten główny problem pacjenta i tą cechę charakterystyczną. Tą cechę charakterystyczną, która czasami może być ukryta. To może być cecha mentalna, może być cecha psychiczna. Zauważcie, co będzie paragrafem 153 dla likopodium? Jak myślicie? Pokerface? Tak. A jeśli likopodium jest bardzo rozmowne, to co będzie paragrafem 153? Jak myślicie? Dolegliwości trawienne? Mm -mm. To, ma bardzo, to ma każdy lek. Otwórzcie fataka. Jak fataka otworzycie, tak? Jest ci z Was, którzy mają fataka. Sorry, moja książka, niestety, mój fatal stracił dawno temu okładkę i ledwo żyje, ale jeśli jakikolwiek, jakikolwiek polikres to otworzycie, tak, likopodium, sulfur, cokolwiek innego, wszędzie będzie żołądek, wszędzie będzie brzuch, czyli w, ty, w tych rejonach będą występowały dolegliwości i w każdym innym leku tak. Co będzie szczególną rzeczą u rozmownego, u rozmownego likopodium. Wyganie powieki, ruchy skrzydeł nosa, odciąganie gumki od spodni brzucha, tak, ale to inne też mają leki. Inne mają leki, drganie powieki, ruchy, też wiele leków ma, drganie powieki, ruchy, skrzydełek, Rozmowy, yy, yy, rozmowny na zewnątrz, a w domu nie, despota w domu, tak, ale to też może mieć kilka leków, jest rozmowny przy szefie, obojętny przy rodzinie też, Małgosia, Niwińska, śpi osobno, nie z partnerką, okej, okay. No bóle brzucha, Musicie spojrzeć na człowieka troszkę głębiej, tak? To, co żeście wymienili, to wszystko będzie w materii Medika. Paragraf 153 nigdy nie jest w materii Medika, niestety. Nigdy nie jest w materii Medika. Ja jeszcze no, rzadko się zdarza. Oczywiście czasami nie, nie widzimy tego paragrafu 153, wtedy y, to, co jest opisane w Likopodium i tak dalej, może nas naprowadzić. Podajemy lek. Y, być może nie jesteśmy w 100%. Um, yy, pewni, i tak dalej, gadatliwe likopodium, fajny rozmówca. Poznacie wtedy likopodium po mowie ciała. Po mowie ciała, poznacie. Violeta strzeliła najbliżej. Brawo, Violeta. Ze strachu, lęk. Jeśli ktoś jest dziwnie gadatliwy, a nie jest to na przykład jakiś taki lek, który lubi gadać, i widzicie, podejrzewacie likopodium, to czasami właśnie to może was naprowadzić. To może was naprowadzić. Poprzez gadulstwo próbuje coś ukryć. Nie? nie jest wcale tak łatwo się tak. Czasami nie jest wcale trudno się zorientować, że ktoś jest gadatliwy, ale mamy odczucie, że to jest jak włączony głośnik, nie? Z którego wydobywają się dźwięki, ale nie, nie szuka takiego kontaktu, nie szuka kontaktu z nami, jak osoba, która. E, lubi rozmawiać, tak? Że nie jest to osoba, która lubi rozmawiać w rzeczywistości, tylko mówi po to, żeby stworzyć ścianę. Ogólnie uważamy, że likopodium to jest maska. Zgadza się, tutaj nie ma problemu. Ale przy gadatliwym, ja się spytałem o gadatliwej, jak znaleźć paragraf 153. Przy gadatliwym likopodium. Próbuję um, coś ukryć ze strachu, ze strachu. Nie chcę żeby go zobaczono takim, jakim, jaki jest. I tutaj nie ma problemu w tym, jaki on jest, bo nie wiemy, jaki jest, tak? To jest odczucie tego człowieka, że on nie chce być obnażony. Jedno likopodium będzie miał poker face, a drugie będzie fajnym rozmówcą gadatliwym, i to będzie puste, tak naprawdę, nie? To będzie naprawdę puste. To jest tak jak rozpoczęcie rozmowy z taksówkarzem, jak jedziemy taksówką. Przecież my nie wchodzimy tutaj w relację jakąś głębszą. Czasami mamy ochotę pogadać, albo taksówkarz ma ochotę pogadać. To jeszcze nic nie, o, nie oznacza. Jeśli pasażer zaczyna rozmowę, tak? Czasami, bo mu się nudzi <laughs> i z nudów zaczyna rozmowę, To zobaczcie, jaki rodzaj rozmowy prowadzimy z taksówkarzem, nie? Jako pasażerowie. On siedzi do nas tyłem, nie widzi nas, widzi nas tylko w lusterku. My rozmawiamy, to mówimy o pogodzie, a to znowu wróciła zima, a to się zaczęła nagle wiosna e, wcześniej, a to e, takie wydarzenie, czy inne wydarzenie, a to mecz piłkarski, a to ekonomia, a to polityka, obojętnie o czym powiemy, tak? A to COVID, a to to, a to siamto. Za tymi rozmowami nic tak naprawdę nie stoi. Nie, nie chodzi o relacje międzyludzkie. I takie odczucie będziemy mieli przy gadatliwym e, likopodium, ale musimy zobaczyć człowieka, nie objawy i symptomy wyłącznie same. Człowieka musimy zobaczyć. I mało ważne, co on tam próbuje ukryć, mało ważne, jaki strach nim powoduje. Tylko zobaczyć, że tak w rzeczywistości jest. To jest e, ta, mm, jak to się mówi, perfekcja. Perfekcja e, mistrza homeopatii. To jest prawdziwy mistrz homeopatii dopiero w tym momencie. Nie? Tak samo jak dr któremu wystarczyło jedno pytanie, którym rozłożył na łopatki i homeopatę, i pacjenta. Nie potrzebował więcej. Z czego to wynika? Z doskonałego opanowania i zrozumienia paragrafu 153. To nie, ten paragraf, my go często mylimy z jakimiś powszechnymi objawami, z powszechnymi. Ale to jest głębsza obserwacja człowieka. Głębsza obserwacja człowieka. To jest bardzo ważne. Tak jak to ujmował Kent, tak jak nauczył się od niego Bozę i tak jak um, Justo to przedstawiał, doktor Justo to przedstawiał, tak jak to praktykował. I przykład, z doktora Withołasa. Bo on wtedy powiedział, że to był ten paragraf 153. To, że dziecko, które w ciężkiej chorobie leży, jest całkowicie milczące, nic nie mówi. I tak dalej mama wstaje, a on po prostu chwytają. Chwytają. Żeby nie odchodziła od łóżka. To był paragraf 153 dla doktora Withoulkasa. Ten, tą repertoryzację dzięki paragrafowi 150, 153 Boze był nazywany kentem Indii, i to było to mistrzostwo, które pokazywał nam dr Jus i to, co wszyscy poważni homoopaci i doświadczeni homoopaci, którzy są mistrzami homoopatii, rozumieją dogłębnie. Rozumieją dogłębnie. I tak jak tutaj opisał rozmowę ucznia z mistrzem, tak, uczeń, homopata, praktykujący, który przyjął y, pacjenta, spisał wszystko, co tam jest, i na tej bazie próbuje e, znaleźć lek, a mistrz mu mówi: Ty w ogóle nic nie masz tutaj. To jest chaotyczny zbiór nie wiadomo czego. Podszedłeś do całego przypadku w niewłaściwy sposób. Nie zrozumiałeś w ogóle przypadku. Nie rozumiesz homeopatii jeszcze. Bardzo poważne słowa. Bardzo poważne, które należy wziąć sobie um, um, do serca. I Kent mówi dalej. <laughs> Kent mówi w tym momencie, że tylko wtedy, kiedy opanujemy ten paragraf, kiedy zrozumiemy ducha tego paragrafu, to będziemy w stanie właściwie przyjmować każdy przypadek. Wtedy będziecie, będziemy wiedzieli, czy hmm, mamy coś do pokazania, czy też e, e, mamy jakieś podobieństwo do czegokolwiek w rzeczywistości. Brak tej wiedzy jest przyczyną braku sukcesu u większości homeopatów. To są słowa Kenta. Brak tej wiedzy jest przyczyną niepowodzeń większości lekarzy homeopatycznych. Czyli to, że my kończymy szkołę, to, że nazywamy się homeopatami, to, że mamy dyplom, to, że praktykujemy, to, że mamy pacjentów, nie oznacza, nie oznacza, że mamy że jesteśmy rzeczywiście mistrzami uzdrawiania, mistrzami homeopatii. Jest bardzo wielu homeopatów, którzy przepisują i majstrują przy swoich przypadkach przez długi czas i pytają się um, I mogą się Was spytać, czy jest coś charakterystycznego w tym, czy jest coś szczególnego, co prowadziłoby do właściwego środka homeopatycznego. No, i to poszukiwanie leku, kiedy przypadek na mnie idzie, Próba jednego, próba drugiego i tak dalej. Oczywiście została bardzo skrytykowana przez samego Kent'a w przypadku, szczególnie kiedy się podaje bardzo dużo leków. Coraz więcej pacjentów pojawia się w tej chwili, tak jak mówiłem ostatnio o małym dziecku no zaledwie paru miesięcznym, który już dostał kilkadziesiąt leków homeopatycznych od dwóch różnych homeopatów. Każdy z tych homeopatów przepisał po 10, 15 czy 20 leków homeopatycznych. I e, to, już, to już szczególnie krytykowało Kent, że to jest absolutnie nieodpowiedzialne. Że to, I tutaj, kiedy mówię, że dłubią przy tych swoich przypadkach i majstrują e, przez długi czas i e, strzelają tymi, e, tymi e, środkami homeopatycznymi na oślep, nie? czasami potrzebujemy więcej czasu. Jeśli nie widzimy, Jakiejś szczególnej cechy, będziemy potrzebowali więcej czasu. I to nie jest tak, że my nie potrzebujemy zbioru tych wszystkich dolegliwości, Kent mówi. To nie jest tak, że nie potrzebujemy tego, co żeśmy spisali, tak? Dolegliwości, symptomów i tak dalej. Ale to, co jest Konieczne to jest indywidualizowanie cech charakterystycznych, które pozwolą nam na właściwą klasyfikację i zrozumienie wartości tych symptomów, bo niektóre mogą nie mieć żadnej wartości, tak jak w paragrafie 150. K K K Przepraszam, Hahnemann powiedział, mamy dolegliwości, które w ogóle nie mają żadnej wartości, symptomy, które kompletnie są bezwartościowe, one służą do niczego. Wystarczy, że tylko powiemy Pacjentowi, żeby chodził wcześniej spać, wcześniej spać, żeby zaczął się wysypiać i te dolegliwości miną. Wystarczy, że powiemy, żeby przestał jeść golonkę trzy razy dziennie i popijać piwem, tylko żeby zaczął może jeść płatki owsiane i urozmaicił dietę swoją, a nie tylko ciężkie, tłuste jedzenie, czy jakiekolwiek inne, które mu szkodzi, i już będziemy mieli poprawę. Trzeba odrzucić te, które nie mają większej wartości, nie mają większego znaczenia. Także te dolegliwości, one mają jak najbardziej swoje znaczenie. One potwierdzą tylko to, co widzimy. To, co w indywidualny sposób widzimy jako indywidualną charakterysty charakterystykę naszego pacjenta. I wówczas będziemy wiedzieli, jaką mają wartość dla nas te symptomy i te e, 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 objawy, które, które opisuje nam pacjent. Wtedy ograniczymy. Ograniczymy ilość tych środków, ograniczymy ilość tych środków do kilku, i spośród nich będziemy mogli wybrać te, które będą właściwe. Tak? Będziemy mogli je sobie zrepertoryzować, zróżnicować i dobrać te właściwe. Teraz spójrzcie. To, co jest istotne, kiedy mamy repertorium, tak? W repertorium e, też będzie ciężko znaleźć coś, co nazwiemy paragrafem 153. Repertorium jest oparte na dolegliwościach i symptomach, które pojawiają się w materii medica. I to jest taki wyciąg z tego, tak? Tych, tych dolegliwości i symptomów. E, dlatego ciężko będzie znaleźć w, w repertorium paragraf 153. Ale dzisiaj jest e, Wielka moda wśród homopatów, przede wszystkim wśród leniwych tak zwanych homopatów, na poleganiu na różnego rodzaju elektronicznych sposobach diagnozowania pacjentów. Oczywiście wykorzystuje się to jako pewnego rodzaju przykład. Według mnie nawet to nie jest konieczne i nie jest to wcale potrzebne. Ale nawet ze, ze Stefanem, jak mieliśmy zajęcia, to też on pokazał. Jako przykład, nie? mamy radar czy jakieś inne do repertoryzowania i do diagnozowania, do ustalenia właściwego leku. Mamy programy komputerowe i tak dalej, i tak dalej, w software, y one już się rozbudowały, niektóre są po prostu olbrzymie i tam ludzie wrzucają, nawet moi znajomi homopaci korzystają z tego. Co robią? Wrzucają wszystko to, co powie pacjent i patrzą, co wyskoczy. I pierwszy lek, który wyskakuje, jakim pasuje, to podają. A czasami nie wiedzą, czy rzeczywiście to jest ten lek, też podadzą. Po czym się dziwią, że to nie działa. Dlaczego nie działa? Z bardzo prostego powodu. To, co powiedział Kent na początku, nie rozumiesz paragrafu 153. Jeśli nie rozumiesz paragrafu, nie widzisz człowieka, przestajesz widzieć człowieka. Widzisz tylko zbiór symptomów i zbiór różnego rodzaju um, objawów. Ale tam nie ma człowieka. Gdzie jest człowiek? Gdzie są jego uczucia, gdzie są jego. Oczywiście, że można wrzucić, że ktoś powie nam, że ma lęki i tak dalej. Możemy to wszystko jak najbardziej wrzucić. Są te symptomy psychiczne, są te symptomy fizyczne, są symptomy takie. Jakiej uwagi, te różne symptomy są. I co ciekawe, kiedyś pamiętam, Stefan właśnie pokazał to. Stefan z SHI, jeden z głównych uczniów obok Martine i Gabrieli, jeden z głównych uczniów JUSA. Co pokazał? Przypadek nad którym żeśmy yy, myśleli i każdy dawał jakąś swoją tam ideę, co, co z tym przypadkiem zrobić, jakie lek podać i dlaczego, obserwując pacjenta, po czym, po zebraniu tego, co pacjent powiedział, Stefan pokazał wyraźnie na y, takim telebimie, y, co pokazuje radar, ten rozbudowany radar i tam wyskoczyły leki, ileś tam, kilkanaście leków bodajże, czy coś takiego, i one w zależności od miejsca, od usytuowania, od, od najwyższego do najniższego, tak, taką miały, tak były preferowane przez program, tak, przez program, nie przez człowieka, nie przez żywego homopatę, wobec żywego człowieka, tylko symptomy, które są absolutnie pozbawione Ducha, czy też człowieka, czy jego duszy, czy jego, czy jego yy, psychiki. Łącznie z, z, nawet jeśli tam po, po damy jakieś symptomy psychiczne, dotyczące umysłu, mentalne, i wyskoczył jakiś lek. Ale po dokładnej analizie zachowania pacjenta i tak dalej, co się okazało, że dopiero Lek czwarty wymieniony przez radar to był ten właściwy lek. I ten lek rzeczywiście pacjentowi pomógł i pacjent wyzdrowiał. Co to oznacza? Wszystkie te leki miały te same symptomy, te same dolegliwości. Oczywiście program komputerowy, bezmyślny, pozbawiony uczuć, pozbawiony emocji, pozbawiony zdolności obserwowania, pozbawiony oczu, uszu, nosa, języka, Ciała, umysłu, ten program, sam software podał jakiś lek. Ale okazało się, że dopiero numer cztery, czyli w, już nie na podium, nawet nie lek z podium, tak? dopiero czwarty lek, do dzisiaj pamiętam, ten, bo był wyróżniony na, na czarno, tam jakieś kolory, był no, no taki czarny, tam zwykły. Nie? Dopiero ten lek pasował do. Tego obrazu na podstawie analizy, którą przeprowadził Stefan, przy naszym aktywnym udziale, bo musieliśmy aktywnie brać w tym udział była interakcja, jakby to dopiero był ten właściwy lek. Dlaczego? Dlatego, że tutaj zadziałał paragraf 153. Widzieliśmy pacjenta. Widzieliśmy jego zachowanie. Byliśmy w stanie wychwycić, mówię my, tak? Bez przesady. To nie chodziło o nas, nie chodziło o takie dzieciaki jak my, które dopiero się uczyły homeopatii, ale mówię my w sensie zespołu, który prowadził doktor Stefan. I e, stąd mówię, używam liczby mnogiej, i to dopiero nam e, pokazało, jaka jest różnica. Kiedy żywy człowiek obserwuje drugiego żywego człowieka i widzi w nim człowieka, a jaka jest różnica, kiedy tylko w sposób techniczny, komputerowy, próbujemy coś diagnozować? Tak jak powiedział te słowa Kenta, uważam, że po prostu powinny być wyryte. W jakimś marmurze złotymi zgłoskami, i tak dużymi, żeby nawet ślepy je był w stanie przeczytać. Masz wiele symptomów, ale nie masz niczego charakterystycznego. Masz wiele symptomów, ale nie masz niczego charakterystycznego. I po angielsku jeszcze bym dodał na tym postumencie. You have not taken your case properly. Koniec. Na dzisiaj to koniec. Uh, wrócimy do paragrafu 153 uh, w przyszłym tygodniu, w piątek, nie, w czwartek, w czwartek, także za 8 dni. Wrócimy do tego paragrafu i. Um, Zaczniemy znowu od paragrafu 153 i od ujęcia Kenta, ponieważ szczególnie w naszej szkole jest to bardzo, 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 bardzo ważne.